Państwo. Iława w 2020 roku obchodzi swoje 715-lecie oraz 30-lecie iławskiego samorządu. Lata 1989-90 okazały się przełomowe. Ówczesne zmiany polityczne i gospodarcze wyznaczyły nowy kierunek rozwoju. Zmieniła się Polska, ale zmieniła się też Iława. Dlatego zapraszam Państwa do pewnej podróży. Do podróży historycznej, wspomnieniowej, sentymentalnej. Do tej współpracy zaprosiłem samorządowców, wszystkich poprzednich burmistrzów oraz ostatniego naczelnika Iławy. W tych filmach wystąpią także ludzie sportu, kultury i iławskiego biznesu. Mam nadzieję, że te filmy będą dla Państwa wspaniałym przeżyciem oraz pamiątką iławskiej wspólnoty. Szkolny klub sportowy z Rywoli Iława to klub wielu młodych ludzi, którzy pokochali sport, a w szczególności piłkę siatkową. Piłkę siatkową, która moim zdaniem jest najpiękniejszym sportem na świecie. Tu spełniają się marzenia wielu naszych wychowanków, tu rozpoczyna się sportowa kariera wielu młodych ludzi. Stwarzamy ofertę na szkolenie dla wielu pokoleń. W naszym klubie rozpoczynać można karierę w wieku już 8-9 lat. Tam właśnie uczymy się fajnych nawyków, przede wszystkim spędzamy mile czas na wspaniałej zabawie poprzez sport. Walory wychowawcze, walory zdrowotne, to wszystko jest u nas. Również nasz klub to przede wszystkim promocja. Promocja naszego pięknego miasta, naszego rodzinnego miasta. Tu, gdzie zaczynamy, promujemy miasto na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Jesteśmy, mam nadzieję, dobrym przedstawicielem, dobrym wzorem do naśladowania dla pracy w naszym mieście. Największe nasze sukcesy to w siatkówce halowej, medale Mistrzostw Polski, srebrny medal Mistrzostw Polski Młodziczek i brązowy medal Mistrzostw Młodziczek oraz medale w siatkówce plażowej. Od, można powiedzieć, wszystkie barwy kolorów, od medali złotych poprzez srebrne i brązowe. Nasi najwybitniejsi wychowankowie zdobywali srebrne medale Mistrzostw Europy. To są m.in. Paulina Eska, obecnie Sobolewska, oraz Marta Pietroczuk i Aleksandra Stępień, srebrne medalistki Mistrzostw Europy lat 18 oraz taki nasz wybitny wychowanek plażowy Maciek Rudol, który wciąż jest aktywnym naszym zawodnikiem, wychowankiem, który poprzez medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Świata, brązowe w końcu doczekał się i zdobył ciężką pracą złoty medal Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej dla 23. Nasi halowi wychowankowie to przede wszystkim Patrycja Polak, która przez wiele lat reprezentowała nas, będąc zawodniczką wielu klubów ekstraklasy oraz w reprezentacji Polski.
Stowarzyszenie Sportów Wodnych ma za zadanie rozwijanie przede wszystkim żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży. Działamy już od prawie 20 lat. Ja jestem w stowarzyszeniu skarbnikiem, ale moja rola nie polega tylko na liczeniu pieniędzy, ale w ogóle ogólnie na organizacji zajęć, planowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bo aktualnie prowadzimy półkolonie dla grup dzieci nie tylko z Iławy, ale też z całej Polski. A poza tym moja przede wszystkim działalność to jest sport. Jestem trenerem żeglarstwa. Jestem w Iławie od ponad 30 lat. Ponad 30 lat pracuję z dziećmi i z młodzieżą. Czy z sukcesami? Myślę, że tak. Mamy zawodników, którzy zaczynają pływanie, zaczynają żeglarstwo, uczą się tego dopiero, ale mamy też zawodniczkę, która walczy o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Z tych rzeczy, które najmilej wspominam, to są takie czasy bardziej mi bliskie od niedawna. To są sukcesy przede wszystkim sportowe. Agaty, Wiktorii, Kuby Gołębiowskiego, wielu, wielu innych zawodników o troszeczkę mniejszych sukcesach. Ale także wychowanie młodzieży. Żeglarz, który od nas z klubu wychodzi, jest to człowiek na pewno przygotowany bardziej do istnienia w obecnej sytuacji niż inni ludzie. To są dzieci na tych malutkich łódkach, które tutaj poniżej stoją, które pływają po morzu, które startują w warunkach morskich naprawdę bardzo ciężkich. Myślę, że rodzice są wielokrotnie zaskoczeni tym, co te dzieci potrafią, jak potrafią działać, jak potrafią pracować, jak potrafią po prostu nawet nie bać się tego wypłynięcia na morze, na ogromną falę, przy bardzo silnym wietrze i dają sobie radę. Ostatnie 30 lat tej nowej Polski na pewno miało bardzo duży wpływ na rozwój iławskiej piłki, która święciła bardzo duże sukcesy, bo grała między innymi w drugiej lidze, później podzielono to w drugą ligę na dwie grupy, też grała przez wiele sezonów w trzeciej lidze, ale powstało nowe stowarzyszenie. I od tego momentu występuje najpierw jako Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne, a teraz Iławskie Towarzystwo Sportowe. Też ostatnie 6 lat no, jest to ogrom pracy włożonej w ten sukces, bo można powiedzieć, że to jest sukces, bo zaczęliśmy od B klasy, w tej chwili gramy trzeci sezon w czwartej lidze. Nowego stowarzyszenia, od odradzania jezioraka zaczęliśmy się skupiać na tym, by powrócić do tych lat świetności. Lata świetności dla nas to przede wszystkim kibice, którzy przychodzili na stadiony całymi rodzinami. To klub, który żyje, który ma dużo osób, które działają na zasadach społecznych. I my w tą stronę właśnie idziemy. Dzięki temu, a właśnie może dlatego powstała rodzina Jezioraka.
Jest to projekt, który stara się skupiać wszystkie osoby z Iławy i okolic wokół Jezioraka, żeby każdy wiedział, że to jest nasz wspólny klub. Iławskie Centrum Sportu ma różne zadania, wspierając rozwój sportu, rekreacji w naszym mieście, ale do głównych należą kierowanie obiektami sportowymi, a tych co roku przybywa. Ja przypomnę tylko, że w 2001 roku oddana do użytku została hala sportowo-widowiskowa, w 2011 kryta pływalnia, w 2017 roku na horyzoncie obiektów sportowych pojawiło się lodowisko kryte. Także co roku tych nowych obiektów przybywa Iławskiemu Centrum, bo mamy te obiekty w zarządzie, natomiast no, przybywa oferty sportowej dla naszych mieszkańców. Do naszych zadań należy również organizacja wszelakich imprez sportowych czy rekreacyjnych. Może nie będę skromny, ale się pochwalę, że w Iławie, w tej hali, czterokrotnie wystąpiła pierwsza reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn. Swoje oficjalne mecze rozegrała tu również reprezentacja Polski w piłce ręcznej. Organizowaliśmy również zawody rangi Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, Mistrzostw Polski, na przykład gimnastyka sportowa czy gimnastyka artystyczna. Tych imprez odbywa się bardzo wiele, bo kilkaset w ciągu roku. Oczywiście są te duże, ale również mnóstwo związanych ze sportem szkolnym. Możemy się oczywiście pochwalić również organizacją własnych imprez sportowych, które tworzą już historię nie tylko sportu, ale historię miasta. Wspomnę tu chociażby już 10. edycję Iławskiego Półmaratonu, który odbywa się na ulicach Iławy i wokół Iławy. Ogromną tradycję mają regaty o błękitną wstęgę Jezioraka. Już kilkadziesiąt lat trwa ta impreza na wodach naszego jeziora, ale są również nowe imprezy, które może mają krótszą tradycję, ale bardzo dobrze są odbierane przez środowisko sportowe, nie tylko w naszym mieście. W swoim czasie dwukrotnie, jeżeli jesteśmy w tej dziedzinie kultura, sport, w swoim czasie dwukrotnie przewodniczyłem zarządowi Jezioraka, klubu sportowego. No i muszę powiedzieć, że akurat wtedy były najbardziej popularne, były mecze i międzynarodowe, i pucharowe. Jeziorek wtedy doszedł do półfinału Pucharu Polski. Publiczności było pełno na stadionie. Na naszym stadionie tam 6 tysięcy ludzi, to jest bardzo dużo. No, gdziekolwiek jechałem, spotykałem moich znajomych, to wtedy podziwiali po prostu taki skromny klub sportowy Jeziorak, który no, dobrze się zapisał w polskiej piłce nożnej. W latach 90. została pobudowana trybuna, która w tej chwili no wymaga odnowienia, poszerzenia. I trybuna to wtedy jeszcze z tymi krzesełkami modnymi i tak dalej. Do dzisiaj mam przegląd sportowy na pierwszej stronie, gdzie jest napisane wyraźnie, że to nie jest trybuna Barcelony, a klubu sportowego Jeziora.
później moja droga życiowa na kilka lat rozeszła się z historią, ale gdzieś tam z tyłu głowy wiedziałem, historia. Historia i na pewno i ława. Gdy kończyłem studia, po tych 5 latach wiedziałem doskonale, że ja do tego mojego ukochanego miasta powrócę, bo mam takie naprawdę dwie miłości. Moja rodzina, no i moje miasto. Sopot, piękne miasto, tam gdzie mieszkałem, ale wiedziałem, że tu nie to, że muszę, ja po prostu do Iławy chciałem wrócić. I gdy kończyłem pracę zawodową, wiedziałem doskonale, że nie chcę jako niespełna 50-latek już nic nie robić. Dzięki pomysłowi i troszeczkę wsparciu Michała Młotka rozpocząłem kurs przewodników w Olsztynie. Z sukcesem skończyłem go, o, no właśnie, dokładnie 7 lat temu. I tak rozpoczęła się moja w zasadzie no, zawodowa przygoda z przewodnictwem. Ale to nie tylko przygoda, bo bycie przewodnikiem to przede wszystkim też pasja. Bo skupianie się na zarabianiu pieniędzy, oj, bo przewodnik musi zarobić, to chyba nie to. Ja mam wielką radość w tym, że mogę oprowadzić po mieście, oprowadzić po tym mieście, przecież które tak naprawdę ma tych zabytków niewiele. Natomiast są takie miejsca, gdzie można opowiadać historie związane nie tylko z zabytkami, z ludźmi. Bo to ludzie tak naprawdę tworzą historię tego miasta. I rzeczywiście przez te 7 lat spotkałem się z niezliczoną ilością ludzi, sytuacji. Na przykład oprowadzałem wycieczkę 6 Egipcjan, którzy przyjechali do hotelu Tiffy, no i znaleźli tutaj sobie godzinkę czy 2 godziny czasu, żeby oprowadzić ich po Iławie. Ja nie znałem języka arabskiego, oni nie znali języka polskiego, natomiast chyba żeśmy całkiem się dobrze bawili na tej wycieczce. Bardzo sobie cenię spotkania z dziećmi, z przedszkolakami, z młodzieżą. Mówienie o historii tego miasta jest dla mnie naprawdę rzeczą rewelacyjną. To, że mogę dzieciom mówić o historii, czasami dla niektórych historii takiej no zaskakującej. Proszę pana, to Iława była miastem niemieckim? Ano tak. 715 lat historii tego miasta to aż 640 lat historii miasta niemieckiego. Chyba największym marzeniem Dariusza Paczkowskiego, mieszkańca Iławy, przewodnika, no i chyba troszeczkę też radnego, jest to, żeby w ciągu kilku lat, jak najkrócej, żeby powstało w Iławie muzeum. Ale nie muzeum, w którym przychodzą dzieci, a tu leży moneta, tu leży miecz, a tu leży jakiś inny dokument. Nie, muzeum żywe. Muzeum, które by pokazywało historię tego miasta, jak ono się zmieniało. Wystawy zmienne tego Iławy, warsztaty dla dzieciaków, otoczenie, mam nadzieję, tego miejsca, w którym będzie to muzeum, w którym powstanie to muzeum na ulicy Mazurskiej, żeby ono było też dla dzieci, żeby dzieci mogły, nie wiem, rysować, rzeźbić, pokazywać swoje talenty. Muzeum, które będzie pokazywało też i wyzwoli u, nie tylko u dzieci, ale może i u mieszkańców jakąś kreatywność. Muzeum, które znajdzie taką, będzie to Mekka, takim miejscem, gdzie to będzie to miejsce, do którego ludzie zechcą przynosić swoje pamiątki, będą się chcieli dzielić tym, co gdzieś tam w domu jeszcze zostało. Bardzo mi to sprawia wielką przyjemność. Kocham to, co robię. Mówię, jestem związany z Iławą. Wszystko robię, wszystkie rzeczy, które tworzę, tylko i wyłącznie są na chlubę mojego miasta ukochanego, Iławy. Tutaj, mówię, sam pobierałem nauki. Teraz nauki przekazuję młodzieży naszej z okolicy całej, również z Iławy i z okolicy, pod patronatem Miejskiego Domu Kultury, teraz Iławskiego Centrum Kultury. Ciągle związany z miastem, ciągle się reprezentuje to miasto. Myślę, że wielu się przeżyło samorządowców, wielu dyrektorów, a Marek Kałuża ciągle rzeźbi i to jest takie apolityczne. Można sobie zajmować się tym do końca życia i tak, to jest moje wielkie marzenie.
przykład ciągle co parę lat mam takie pomysły, żeby się zmienić, iść do przodu i moim ostatnim takim projektem jest obiekt Kuźnia Talentów, przed którą tutaj siedzimy i właśnie w tej kuźni, dzień dobry, w Kuźni Talentów wymyśliłem taki projekt, że właśnie mówiłem, że każdy musi indywidualnie się rozwijać, więc ja postanowiłem oprócz stowarzyszenia, które wymyśliłem, prowadzę, chciałem stworzyć takie miejsce niezależne, czyli wszyscy ludzie, którzy nie są związani ze stowarzyszeniami, indywidualiści, mogą tu przyjść, turyści, zobaczyć jak się rzeźbi. Ja to mam jakby we krwi, może po moim teściu właśnie to odziedziczyłem, że przekazywać swoje umiejętności, przekazywać swoją pasję. Uczę przecież w Iławskim Centrum Kultury 33 lata już dzieci i te dzieci, które kiedyś miały 12 lat, to dodajcie 33, mają 45 lat. Także są policjantami, sędziami, wiele karier porobili. Może nie zostali wszyscy rzeźbiarzami, tam z dwóch zostało, ale kiedyś mnie odwiedzają, zawsze mówią, że jeżeli spotkali mnie na swojej drodze i jego hobby było rzeźbienie, to oni w życiu to wykorzystują poprzez to, że się uwrażliwili. Czyli słuchajcie, uczenie rzeźbienia, kontakt ze sztuką nie zawsze oznacza, że zostaniesz rzeźbiarzem i artystą. To wcale nie o to chodzi. Chodzi o uwrażliwienie, pokochanie miejsca, pokochanie Iławy, polubienie mojej osoby. I później gdziekolwiek oni są na świecie, czy są sędziami, powtarzam, policjantami, czy innymi jeszcze pracownikami ważnymi i tak dalej, okazuje się, że mają to zaszczepione, czy rodzice, szkoła. Marek Kałuża też zaszczepił, okazało się. To jest moja rola, taka myśl przewodnia, właśnie w tym, co robię, że nie wiem, to samo wychodzi, że wcale ja uczę rzeźbić, ale ten cały światek, jak pokazuje, nagle związujemy się prawie na całe życie, bo w stowarzyszeniu, o którym jeszcze mówiłem, Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego East Art, które prowadzę, jestem prezesem, moi uczniowie, którzy mieli 10 lat, a teraz mają 40 ileś, normalnie jesteśmy kolegami, jesteśmy na ty, przychodzą, konsultujemy rzeźbienie, mówię, wystawa goni wystawę, także bardzo się cieszę, że mieszkam w takim mieście, gdzie można się realizować, nie ma żadnych przeszkód i życzę każdemu, żeby robił swoje, robił z sercem, z pasją na 100%, a wtedy będą na pewno jakieś z tego owoce. Kulturalnej, to jest zawsze tak, że prowadzący daną działalność, czy mający wpływ na jakieś wydarzenia kulturalne, musi czuć środowisko, społeczność daną i pod tę społeczność i zapotrzebowanie starać się składać propozycje kulturalne. Wszystko, co się dzieje tak bez pewnych rozeznań, może nie trafić. Czasami nie ma publiczności, czasami to nie oddaje pewnych cech danej imprezy, albo nie interesuje ludzi. Wówczas nie jest trafione i nie działa to na środowisko i na społeczeństwo. Starałam się właśnie wyczuwać potrzeby środowiska, nie tylko ludzi dorosłych, seniorów, ale i młodzież, i szkoły, i zgodnie z odpowiednim czasem, okresem w danym roku, czy wydarzeniami kulturalnymi, czy historycznymi, państwowymi, łączyć sztukę filmową, nie tylko filmową, bo później działałam w różnych dziedzinach sztuki, ale szczególnie kiedy prowadziłam kina,
żeby ludzie czuli potrzebę przyjścia do kina, bo to nie były łatwe czasy, nie było dobrej reklamy, nie było internetu, nie było za dużo spotkań towarzyskich, czasy były trudne finansowo, no i kulturalnie też, ale wychodziło. Bardzo dużo mieliśmy efektów swojej pracy, nie ja sama, bo miałam zawsze przy sobie grono ludzi, działaczy kulturalnych z różnych środowisk, ze sportu, ze szkoły, nauczycieli, z władz. Wszyscy, ta grupa ludzi, która była zainteresowana, żeby ta działalność służyła dla danej społeczności, zawsze ze mną współpracowali w okresie tych lat samorządu już naszego, prawda, współcześnie. No poprzednio było trudniej. Do 90 roku to musieliśmy pracować nie tylko w dziedzinie zainteresowań środowiska, ale również według pewnych wskazań sytuacji politycznej, zapotrzebowań. Kultura była niejako sterowana trochę, programowana. To było trudniej. Więc mówimy o 30-leciu, w którym samorząd działał, ale korzenie kultury, polskiej kultury w Iławie są, sięgają troszeczkę głębiej. Głęboko wpadają. Przepraszam. To się nie wzięło znikąd. To powstawało po prostu, nawarstwiało się i tak dalej. W ogóle Iława miała szczęście do kina. Przecież Wyspa to było takie mały Hollywood. No tak, bo gwiazd przyjęliśmy mnóstwo. Mnóstwo. Przecież jest taka anegdota o tym, jak to do Kormoranu znani aktorzy na koniu wjeżdżali. No. Ja już byłem wtedy pełnoletni i autentycznie. Nie wiem, czy to po prostu zbyt dużo herbaty, czy autentycznie tego konia widziałem. To jest jedna, a poza tym autentycznie tutaj były gwiazdy. Plejada. Nie wszystkich mam w księdze, ponieważ plastycy się zmieniali. To jest jedno. A teraz od 94 mamy w Iławie jazz i też mamy gwiazdy. I to ludzie, którzy nie tylko w Polsce coś znaczą. Tak, ludzie, którzy nawet w Nowym Jorku, Chicago grają i są tam też gwiazdami. Jeśli chodzi o działalność pozafilmową, a w kulturze. Nie malowałam, nie tworzyłam. Ja nie byłam artystką tworzącą, ale czułam potrzebę i w 10 lat wstecz, 13 już, bo 3 lata temu oddałam to stowarzyszenie, przejęłam stowarzyszenie SART, kulturalno takie, prawda, edukacyjne, trochę takie, w zasadzie jako wolontariat. Byli artyści, którzy tworzyli, już się nazywali, ale nie mieli prezesa. I mnie zaproszono na takie posiedzenie miejskie. Oczywiście przejęłam i 10 lat prowadziłam, ale jako wolontariat. Ale głównie stowarzyszenie, jak ja byłam społecznikiem zawsze, tak samo ci artyści nie mogli się ode mnie wyzwolić, bo ja promowałam Iławę. To były przeglądy albo plenery malarskie, na przykład architektura ginąca w Iławie, albo jakiś folklor ziemi iławskiej. Musiało to być usytuowane w środowisku, w społeczności, mieć pewne walory prospołeczne.
Troszkę się artyści buntowali, artysta nie lubi dyktatu, chce wybierać, ale mieli prawo wybierać, czy kapliczki regionu, czy jakieś inne. No proszę pani, poszukiwałam w tej ich twórczości to wszystko, co jest tu i teraz, i wśród ludzi. Tak, i to, ale to działało pięknie. Robiliśmy wystawy poplenerowe. Myśmy dawali obrazy na wszystkie orkiestry, na wszystkie kiermasze dla dzieci niepełnosprawnych. Orkiestra Dęta dla Iławy była piękną wizytówką. Na pewno w całej Polsce, tam gdzie wyjeżdżaliśmy na występy, na koncerty, na festiwale, orkiestra reprezentowała naprawdę wysoki poziom, zdobywając wiele nagród i przede wszystkim no, takie ogromne uznanie. Tutaj było czuć, jak wracaliśmy przede wszystkim po jakimś festiwalu, że no, Iława jest dumna z tego, tak, że jest taka właśnie orkiestra. Uczestniczyliśmy we wszystkich konkursach, jakie były w Polsce, a szczególnie w przeglądzie orkiestr dętych w Inowrocławiu, gdzie kilkakrotnie zajmowaliśmy pierwsze miejsce, zdobyliśmy i Grand Prix, a Grand Prix to w trzech różnych konkurencjach, czyli przemarsz, pokaz musztry, a przede wszystkim wykonanie utworów na scenie. 30 lat pan Bogdan kierował, był to człowiek i dobrze przygotowany muzycznie, i zdolny muzycznie, ale przede wszystkim pracowity. Stąd efekty były bardzo... Orkiestra zwiedziła w zasadzie wszystkie kraje Europy i oczywiście i kraje wschodnie, ale na Wyspach byli 3 razy. Wizytę u papieża i u Jana Pawła II i u Benedykta XVI. Wspomnienie, które mi się nasuwa dotyczące naszego dyrygenta, to nie tylko nauczyciel i dyrygent, ale również i znakomity pedagog i w pewien sposób psycholog, bo miał podejście do młodzieży. Potrafił ich zainteresować tym, co było jego pasją, czyli muzyką. W jego przypadku była to muzyka z instrumentów dętych. To nie była tylko atmosfera, która tam panowała, to przede wszystkim był kapelmistrz świętej pamięci Bogdan Olkowski, który po prostu był no, niesamowitą osobą, bardzo utalentowaną pod wieloma względami, nie tylko muzycznie, z dziewczętami tańczącymi, koleżankami moimi bardzo często śmiałyśmy się, że nawet znał się na tańcu. Czasami nawet mówi nam, jak mamy tańczyć, co powinnyśmy robić i no, był naprawdę osobą nietuzinkową. Był to wspaniały pedagog, osoba, która po prostu miała masę w sobie empatii. Orkiestra Iławska była jednym właśnie z takich miejsc, gdzie dzieci mogły przede wszystkim no, nauczyć się czegoś nowego, mogły spędzić swój wolny czas i no, było to bardzo rozwijające dla młodzieży, uważam, że i bardzo cenne. Thank you.
Pracuję w Urzędzie Miejskim najpierw od 1983 roku. W zasadzie to nie był Urząd Miejski, tylko Zarząd Gospodarki Terenami, który, taka jednostka organizacyjna, podległa Urzędowi Miejskiemu, której siedzibą były dwa, trzy pokoje w Urzędzie Miasta przy ulicy Andersa w obecnym starostwie powiatowym. W którymś z momentów, bodajże w 1986 roku, powstała ustawa, znowelizowana została ustawa o ochronie środowiska, w której zawarto zapisy dotyczące ochrony drzew i mnie wówczas przydzielono, do mojego stanowiska przydzielono obowiązki związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew. I od tamtej pory do dziś zajmuję się tymi sprawami. Urząd Miasta do czasu tej transformacji była inna struktura organizacyjna organów administracji. Urząd Miasta był organem administracji państwowej. Jako taki był w strukturze pionowej, był podległy wojewodzie, który miał odpowiednie wydziały i tam odpowiednio wydziały tematycznie podlegały wydziałom w Urzędzie Wojewódzkim. Także w tamtym czasie na przykład każdy, kto był zatrudniany na stanowisku urzędnicze, musiał przejść tak zwaną aplikację administracyjną trwającą pół roku, w której był kierowany na dwutygodniowe szkolenie do takiego specjalnego ośrodka pod Olsztynem. Miał praktykę w macierzystym wydziale Urzędu Wojewódzkiego, no i w kilku tam innych takich ważnych wydziałach. I po tym czasie mógł pracować samodzielnie na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Iławie, bo wtedy to był Urząd Miejski w Iławie. Tak to wyglądało i od 90 roku bodajże, jak powstały samorządy, nie ma tej podległości. Jest inna struktura organizacyjna, wtedy powstały urzędy miejskie i urzędy rejonowe, które zostały przekształcone w późniejszym okresie na urzędy powiatowe.